Witajcie moi drodzy. Dziś zapraszam Was na kolejny odcinek Kawy z Koko i tym razem porozmawiamy sobie o krytyce, hejcie oraz toksycznych ludziach. Odkąd pamiętam, krytyka w moim życiu istniała praktycznie zawsze. Tak było w czasach, kiedy byłam małym dzieckiem i wspominałam Wam o tym przy okazji filmu na temat akceptacji, ale jest też tak do dziś. Jako osoba publiczna, czyli tworząca w internecie różnego rodzaju publikacje, w pewnym sensie wystawiam się na tę krytykę i chociaż z wiekiem, z czasem ograniczyłam pewne źródła ludzi, którzy również mnie krytykowali, to i tak ta krytyka gdzieś tam ma swoje miejsce i cały czas gdzieś się również pojawia. Ale opowiem Wam o tym, jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda dziś. Być może ta moja wypowiedź i moje podejście do krytyki, do hejtu i do toksycznych ludzi coś w Waszym życiu zmieni. Zacznę może od czasów, kiedy prowadziłam swój pierwszy blog i to nie był blog odnośnie kosmetyków. Był to blog, w którym opisywałam takie moje życie codzienne. To był początek tak zwanej blogosfery. Jeszcze wtedy nie istniało pojęcie hejtu, ale w pewnym momencie, kiedy mój blog zaczynał być coraz bardziej popularny, czego w ogóle się nie spodziewałam, zaczęłam dostawać coraz więcej krytyki negatywnej. Dostawałam bardzo dużo hejtu, aż do momentu, kiedy zaczęły pojawiać się groźby i wtedy też zrezygnowałam z pisania, tworzenia tego pierwszego bloga. Później, po jakimś czasie, postanowiłam, że wejdę w blogosferę urodową i zacznę pisać o kosmetykach. I to był tak naprawdę strzał w dziesiątkę, bo tutaj okazało się, że tej krytyki było naprawdę bardzo, bardzo mało i tak też jest do dziś. Ta krytyka gdzieś tam się pojawia w związku z opiniami na temat różnych kosmetyków, ale nie dotyczy konkretnie mojego życia, mojej osoby. I nie jest to zdecydowanie hejt. Być może w innej grupie blogów, czyli na przykład blogach lifestyle'owych, blogach politycznych, blogach modowych, ten hejt pojawia się znacznie częściej. Natomiast tutaj grupa, do której jest skoncentrowana właśnie blogosfera urodowa, jest zupełnie inna. Także tutaj z tym hejtem jest zdecydowanie słabiej. Natomiast w momencie, kiedy podjęłam decyzję o tym, że zacznę tworzyć różnego rodzaju filmy właśnie na kanale YouTube, znowu pojawiła się krytyka nacechowana negatywnie, znowu pojawił się hejt, zwłaszcza w momencie, kiedy zaczęłam tworzyć publikacje odnośnie tematyki włoskiej, czyli życia z Włochem, kultury włoskiej i tak dalej. I to, co się wtedy działo, przeszło wszelkie granice, moje oczekiwania i nie spodziewałam się, że będę dostawać hejt nie tylko ze strony kobiet, ale również ze strony mężczyzn. Jeśli śledziliście w tym czasie mojego Snapchata, to zapewne też pamiętacie te komentarze, ponieważ bardzo często je publikowałam i okazało się, że niestety Polacy to nie tylko kraj, który jest bardzo zazdrosny i pewnych rzeczy nie potrafi zrozumieć, ale to również rasiści, którzy bardzo negatywnie podchodzą do pewnych sytuacji. Ale na tym dzisiaj nie będę się skupiać, o negatywnych ludziach porozmawiamy za chwilę. Dzisiaj z krytyką jest tak, że ja dzielę ją na tak jakby trzy części. Jest krytyka w moim życiu, która absolutnie nic do niego nie wnosi. To jest taka krytyka, która przychodzi od osób, które zazwyczaj raz mnie gdzieś zobaczą, coś im się nie spodoba i coś tam napiszą, lub też są to osoby, które kompletnie nie mają jakiegokolwiek wpływu na moje życie. I to jest na przykład krytyka, tutaj mogę Wam powiedzieć, dam Wam taki przykład, twój film jest beznadziejny. To jest taka krytyka, która, tak jak mówię, nic kompletnie w moim życiu nie wnosi. Ktoś coś mu się nie spodobało i coś tam sobie napisał. Jest też krytyka tak zwana konstruktywna. To jest bardzo ładne pojęcie, już tam od jakiegoś czasu i też krąży po YouTubie. I to jest taka krytyka, która jest w stanie coś do mojego życia wnieść, jest w stanie coś w nim poprawić, w mojej twórczości, w moich filmach, ale też sprawić, że ja stanę się lepszym człowiekiem. I tutaj znowu dam Wam przykład, już nie twój film jest beznadziejny, ale
Mogłabyś popracować nad jakością Twojego filmu, zastosować taką i taką technikę i wtedy widz będzie miał większą przyjemność z oglądania danego filmu. Widzicie, jaka jest różnica? Krytyka konstruktywna to jest taka krytyka, która nie jest nacechowana negatywnie, to nie jest przejaw złości, przejaw jakichś wulgaryzmów, tylko tutaj mamy krytykę popartą jakimiś konkretnymi argumentami i jest ona skierowana do nas po to, żeby właśnie coś ulepszyć, coś zmienić w naszym życiu, w naszej twórczości czy w nas samych. Ona zazwyczaj płynie od osób, które chciałyby, żeby ta nasza twórczość, czy my sami, żebyśmy byli lepsi w tym, co chcemy osiągnąć. Są to zazwyczaj osoby, które dobrze nam życzą, chciałyby dla nas dobrze, ale też chciałyby, żeby to, co robimy, to, co tworzymy i kim jesteśmy, żeby było jeszcze lepsze. No i teraz mamy ten trzeci typ krytyki, czyli tak zwany hejt. To już jest krytyka, która jest nacechowana bardzo negatywnie, bardzo często wulgarna, może być rasistowska, która absolutnie nie jest skierowana do nas po to, żeby coś w nas zmienić czy w naszej twórczości, tylko i wyłącznie jest takim objawem złości i agresji, który w nas samych ma wywołać te negatywne emocje. Ma nas jakoś poruszyć, ma wywołać, nie wiem, właśnie u nas te negatywne emocje, czyli na przykład łzy, strach, ma sprawić, że my będziemy czuć się gorzej i będziemy czuć się źle. Także widzicie, ja rozróżniam krytykę na takie różne właśnie etapy. Natomiast jakiś czas temu, kilka dobrych lat temu, kiedy założyłam rodzinę, podjęłam też pewne decyzje, które są związane z krytyką. Wyznaczyłam sobie pewne wartości i tak do dnia dzisiejszego jest. To znaczy, krytyka, która płynie w moją stronę od osób, z którymi nie mam kontaktu, są to osoby przypadkowe i takie, które nic w moim życiu nie wnoszą, to jest krytyka, która, jak to mówi moja mama, wpada mi jednym uchem i wypada drugim uchem. Czyli ja po prostu podchodzę do niej tak neutralnie. O dobrze, ktoś coś napisał, ktoś coś powiedział. No i co z tego? Nic. Kim ta osoba dla mnie jest? No tak naprawdę nikim. Ona mnie ani nie zna, ani ze mną nie przebywa, ani nie ma na mnie wpływu, a tym bardziej to nie jest osoba, która kiedyś dobrze mi życzyła albo cały czas mi dobrze życzy, a coś tam się pojawiło. To jest taka pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest krytyka, przyjmuję do siebie krytykę od osób, które są mi bliskie i od mojej rodziny. Taka krytyka ma na mnie wpływ, ponieważ są to osoby wartościowe, osoby, które zajmują wysoką pozycję w tej hierarchii moich wartości i to są osoby, które chcą i życzą mi dobrze. One chciałyby, żeby coś było lepsze w moim życiu, chciałyby, żebym coś zmieniła i wtedy radzą mi, krytykują, ale radzą, dają jakieś przykłady, motywują mnie do tego, żeby jednak wprowadzić pewne zmiany. I to jest krytyka, która, tak jak mówię, jest dla mnie wartościowa. Bardzo często też taka krytyka płynie od Was, od moich widzów, z którymi mam już kontakt od dłuższego czasu i jesteście osobami, które widzą, że coś się zmienia, coś jest nie tak i wtedy sugerujecie mi, żebym jednak poprawiła, żebym jednak zmieniła, żebym się nad czymś zastanowiła. I to jest dla mnie dobre, bo ja wiem, że to jest taka krytyka, która ma mnie zmotywować do tego, żeby właśnie stać się lepszym, czy żeby moje te publikacje były dla Was lepsze, bo po to tutaj właśnie jestem. Czyli tak jakby krytyka, która sprawia, że ja się rozwijam, że robię coś lepiej. To jest dla mnie wartościowa krytyka. No i hejt. Hejt to jest coś, czego nie toleruję i nigdy tolerować nie będę. Absolutnie nie wyrażam zgody na to, żeby tutaj na moim kanale pojawiał się hejt. Tak samo nie wyrażam zgody na to, żeby w moim prywatnym życiu ten hejt istniał.
Jeśli już ktoś ma zamiar hejtować i wypisywać jakieś komentarze pod moimi filmami, czy pod moimi postami na blogu, czy gdzieś w tej mojej działalności internetowej, to musi liczyć się z tym, że ten komentarz zostanie usunięty, a taka osoba zostanie zablokowana, bo ja po prostu nie wyrażam absolutnie na to zgody. Tak samo nie wyrażam zgody na to, żeby hejt pojawiał się w stosunku do innych twórców w moich mediach społecznościowych, czy tutaj na moim kanale. Tak też kiedyś było w przypadku filmu, w którym opowiadałam o takich nieciekawych sytuacjach, zjawiskach, które miały miejsce w drogeriach. I wtedy na moim kanale, pod moim filmem, pojawiło się bardzo dużo hejtu w stosunku do pewnego twórcy. I to tak się, słuchajcie, ciągnęło, że ja nie nadążałam już z kasowaniem tych komentarzy i niestety podjęłam decyzję o usunięciu tego właśnie filmu. Tak samo nie wyrażam zgody na hejt w stosunku do Was, bo zdarzały się takie sytuacje, że gdzieś pod moim filmem toczyła się dyskusja, w której moi widzowie zaczynali na siebie, jak to się brzydko mówi, najeżdżać, czyli po prostu hejtowali się sami pośród siebie tymi swoimi komentarzami i wtedy te komentarze ja również kasowałam, bo po prostu się na to nie zgadzam. I ostatnia opcja związana z hejtem, absolutnie nie wyrażam zgody na to, żeby moi bliscy, moja rodzina była również hejtowana w mediach społecznościowych, gdziekolwiek. Są to osoby, które nie są związane z moją twórczością i nie ma prawa ktokolwiek wrzucać je, te osoby, właśnie do takiego hejterskiego worka. O, dla mnie hejterzy są to osoby, które, tak jak powiedziałam Wam wcześniej, są to osoby, które mają w sobie bardzo dużo agresji, bardzo dużo złości i gdzieś tę złość muszą w jakiś sposób wyładować. Niestety, internet jest miejscem, w którym czujemy się anonimowo, a nie do końca tak jest. I tutaj możemy wypisywać wszystko to, co przychodzi nam do głowy, bez względu na to, jakiego języka używamy, wulgaryzmów i całej reszty. I tak naprawdę czujemy się bezkarnie, ale uwierzcie mi, ja już w swojej twórczości miałam epizod z takim oto zjawiskiem, gdzie ktoś zaczynał od hejtu, potem przeszło to już w taki typowy stalking, no i bardzo źle dla tej osoby się skończyło, ponieważ nie do końca jesteśmy anonimowi w necie, zostawiamy po sobie ślad, po którym jesteś policja na przykład, czy odpowiednie służby jest w stanie nas znaleźć. I to naprawdę może się dla tej osoby hejtującej bardzo źle skończyć. Także sami widzicie, jeżeli chodzi o krytykę, o hejt, ja mniej więcej w ten sposób do tego podchodzę. Co prawda opowiadam Wam o krytyce i hejcie, która jest związana typowo z moją działalnością, ale mogę się założyć, że wśród Was są również takie osoby, które mają na co dzień krytykę na przykład w swojej pracy, czy wśród osób bliskich, czy gdzieś na jakichś stanowiskach, lub też w czymkolwiek, co robią i gdzieś ta krytyka, gdzieś ten hejt, mobbing, gdzieś to się u Was przejawia. I wiem, bo piszecie do mnie, że macie z tym trudności, że nie wiecie, jak sobie z tym poradzić, jak to wszystko rozgraniczyć, jak iść do przodu, mając gdzieś właśnie tych toksycznych ludzi obok, czy też właśnie pojawia się u Was ta krytyka i to powoduje, że w Was również budzą się pewnego rodzaju emocje. I macie absolutnie rację, bo ja na swoim przykładzie już z czasów dzieciństwa mogę Wam powiedzieć, że kiedy u mnie pojawiała się właśnie krytyka, a Wy wiecie, że dzieci są bezpośrednie, są szczere i nie kryją swoich emocji, to wszystko wpływało na mój charakter. Ja stawałam się coraz bardziej osobą nieśmiałą, zakompleksioną, bałam się wychodzić do ludzi, bałam się rozmawiać na pewne tematy, poznawać nowych ludzi, bo zawsze gdzieś był ktoś, kto tłamsił mnie, krytykował, wpływał na mnie psychicznie i fizycznie. I to w pewnym momencie zaczęło się na mnie odbijać, aż do czasu, kiedy podjęłam właśnie takie decyzje, a nie inne. Zaczęłam ograniczać ludzi, których miałam wkoło, zmieniałam środowisko. Podejmowałam pewne kroki, które ograniczały krytykę w moim życiu.
Ale tak jak mówię, do dnia dzisiejszego ta krytyka gdzieś jest. I mimo tej całej tutaj otoczki YouTube'owej i tej mojej działalności, w tym moim codziennym życiu ta krytyka również ma miejsce. I jeszcze do niedawna miałam taką sytuację, że musiałam ograniczać swoich znajomych. Musiałam tych ludzi po prostu odrzucać z mojego towarzystwa, bo dowiadywałam się bardzo nieprzyjemnych rzeczy na swój temat. To rodziło oczywiście jakieś plotki, gdzieś tam dalej szło i niestety przez całą tą sytuację gdzieś ta krytyka się pojawiała, gdzieś to też emocjonalnie na mnie się odbijało i niestety pewne decyzje, koniec, nie ma. No i właśnie, tutaj przechodzimy do kwestii tych toksycznych ludzi. Słuchajcie, ludzie toksyczni to są tacy ludzie, którzy wysysają z nas, po pierwsze, naszą dobrą i pozytywną energię. To są ludzie, którzy mają na nas negatywny wpływ, w takim sensie, że my czujemy się właśnie stłamszeni, czujemy się smutni, nie mamy ochoty do życia, nie mamy ochoty do pewnego rodzaju działania, nic nam się nie chce. To są takie osoby, które nie wpływają na nas pozytywnie, nie motywują nas do działania, wręcz jest odwrotnie. Osoby toksyczne to są takie osoby, które w pewnym sensie mogą nam zazdrościć pewnych rzeczy, pewnych naszych osiągnięć, tego, jakim jesteśmy człowiekiem. Ale nie zawsze, bo zazdrość może się pojawić. Czasami jest to konkurencja, bo tak też bywa na przykład w pracy, że my jesteśmy w czymś lepsi od kogoś i ten ktoś nie postrzega nas jako motywacji do działania, tylko próbuje się na nas negatywnie wyżyć, czyli obsypuje nas różnymi epitetami, gdzieś tam pojawia się ta krytyka, te plotki, obgadywanie za plecami, wbijanie noża w plecy i tak dalej, i tak dalej. I właśnie te toksyczne osoby mają na nas tak ogromny, zły wpływ. I tutaj musicie podjąć decyzję, czy chcecie iść dalej wśród tych toksycznych ludzi i przeżywać to, co przeżywacie, czy chcecie być szczęśliwi, żyć pozytywnie, robić to, co sprawia wam przyjemność, czy nie. Bo jeżeli dalej będziecie tkwić wśród tego typu ludzi, którzy nic w waszym życiu pozytywnego nie wnoszą, nic wam tak naprawdę od siebie nie dają. Bardzo często są to osoby przypadkowe, które nawet nie mają z wami styczności, ale gdzieś tam coś krytykują, gdzieś tam obgadują i tak dalej. No właśnie, to jeżeli chcecie te osoby mieć w swoim towarzystwie, to tak naprawdę nic w waszym życiu się nie zmienia, wy dalej będziecie w tym tkwić i nie będziecie z tym nic zrobić. A jeżeli odrzucicie te osoby, nawet kosztem tego, że zostaniecie sami, ale zaczniecie się rozwijać, zaczniecie myśleć inaczej, pozytywnie, zaczniecie patrzeć na świat inaczej i te negatywne cechy gdzieś tutaj koło was nie będą się kłębić, to zobaczycie wtedy, jak wszystko zacznie się zmieniać. Bo z ludźmi jest tak, że ludzie do naszego życia przychodzą i odchodzą. Są tacy, którzy pozostają na wiele lat. Tworzymy piękne przyjaźnie, tworzymy również rodziny, ale są też tacy ludzie, tak jak mówię, którzy gdzieś tam są, oni sobie tam będą siedzieć, nic nie będą pozytywnego z nami robić, a będą tylko naciskać, żeby było jeszcze gorzej, żeby było źle. I ja cały czas podejmuję taką selekcję wśród moich znajomych. Zaczynając od tego, pamiętacie naszą klasę? Na pewno pamiętacie. Wtedy był taki moment, że wyszukiwaliśmy ludzi z przedszkola, ze szkoły, z różnych klas i tak dalej, zbieraliśmy ich wszystkich i tak dalej. Potem przyszedł Facebook i zaczęło się tak naprawdę to samo. Kontakty z ludźmi, odzyskiwaliśmy kontakty z ludźmi, z którymi tak naprawdę wcale nie mamy kontaktu, bo nie zamieniliśmy z nimi ani jednego słowa. Możemy podglądać ich życie, co tam publikują, o czym myślą i tak dalej. Ale nie mamy z nimi kontaktu i tak naprawdę zastanawiamy się po co. Był taki moment, że ja na Facebooku miałam naprawdę dużą grupę ludzi i nawet, słuchajcie, miałam wśród tych ludzi te osoby, które kiedyś jako dzieciaki bardzo mocno mnie gnębiły i mocno krytykowały. A
aż w pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że ja tych ludzi nie potrzebuję w swoim życiu, nawet na tym Facebooku. Po co mi oni? Czy naprawdę nie lepiej jest mieć garstkę, albo nawet kilka, słuchajcie, takich osób, z którymi utrzymujecie kontakty, które do Was zadzwonią i złożą Wam życzenia urodzinowe, które pamiętają o świętach, które raz na jakiś czas się do Was odezwą, a zapytają, co słychać. Są to osoby, które może gdzieś tam, słuchajcie, krytykują Was, poza tym Waszym otoczeniem, ale w stosunku do Was mają taki raczej neutralny grunt. Macie gdzieś tam z nimi kontakt. Czy nie lepiej właśnie zostawić sobie takich znajomych i takie osoby? Powiem Wam tutaj też, że ja bardzo przejechałam się na moich przyjaciółkach, że tak powiem. Osobach, kobietach, z którymi miałam kontakt, z którymi utrzymywałam kontakt i wydawało mi się, że to jest naprawdę bardzo dobry kontakt. Ja też jestem taką osobą, która kiedy poznaje kogoś nowego, daje mu kredyt, daje mu 100% zaufania. To nie jest tak, że ja podchodzę do ludzi bardzo nieufnie. Nawet moglibyście tutaj powiedzieć, że jestem osobą naiwną i po części macie rację. Ale kiedy ja poznaję jakiegoś człowieka, to daję mu te 100% zaufania. I teraz w jego roli jest to, żeby te 100% zaufania utrzymał. Bo jeżeli straci na tym zaufaniu, to bardzo ciężko będzie mu je odzyskać. Bo ja wtedy stanę się osobą nieufną. I taka osoba naprawdę będzie musiała się bardzo natrudzić, żeby to zaufanie odzyskać. I miałam takie przypadki, zdarzało się. Natomiast miałam też takie przypadki, że ktoś, i takich było więcej, że ktoś stracił to zaufanie i już nigdy go nie odzyskał. A ja w pewnym czasie po prostu odcinałam kontakt. I do dnia dzisiejszego tak jest. No, także sami widzicie, jak to u mnie wygląda. Tak jak mówię, ja jestem osobą ufną, ale uważam na ludzi, którzy gdzieś w tym moim środowisku się pojawiają. Tak samo uważam na Was, moich widzów, czy też moich czytelników. Zwracam uwagę na to, jakim językiem dana osoba się do mnie zwraca, w jaki sposób się wypowiada. Jak komentuje, czy są to głównie komentarze, które non-stop są negatywne, czy są to komentarze, które są pozytywne, gdzieś tam są negatywne, gdzieś pojawia się ta konstruktywna, ta krytyka konstruktywna i tak dalej. Poza tym bardzo zależy mi na tym, żeby jednak w tym moim otoczeniu byli ludzie, którzy będą sprawiali, że ja będę chciała iść w górę. Nawet jeżeli będą mnie krytykować, nawet jeżeli będą dawać mi jakieś rady, które nie do końca będą mi pasowały, to będą to ludzie, przy których ja będę czuła, że rosnę, że ja się rozwijam. I to jest dla mnie najważniejsze. Czy to będzie moja rodzina, czy to będą moi bliscy, czy znajomi, czy wy. Na takich ludziach właśnie mi zależy. A wszyscy inni, którzy są w stosunku do mnie nie w porządku, w stosunku do mojej rodziny, do Was, do innych twórców, którzy są negatywnie nastawieni, takie osoby nie mają możliwości wejścia w moje życie. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie, jak ja podchodzę do krytyki, jak ja podchodzę do hejtu, jak również jak podchodzę do ludzi toksycznych. Przyjmowanie krytyki nie jest łatwe. Na pewno nie tak jak przyjmowanie komplementów. I nigdy nie będzie łatwe. Na pewno też zauważyliście, że wśród twórców internetowych nie wszyscy potrafią rozróżniać taką konstruktywną krytykę od takiej krytyki, która niczego nie wnosi, aż po hejt. Niestety tak jest. Są takie osoby, które chciałyby być cały czas doceniane, komplementowane. Ale są też takie osoby, które w pewnym sensie są ambitne i chciałyby coś w swoim życiu zmienić, więc ta krytyka też pozytywnie na nich wpływa. Jeśli podejmiecie decyzję, ciężkie czasami decyzje o tym, by usunąć z waszego życia pewnych ludzi, którzy źle na was wpływają, to musicie sobie zdawać z tego sprawę, że to nie będzie łatwe. Ja tak miałam przy pierwszym blogu, kiedy musiałam z niego zrezygnować i bardzo ciężko mi to przyszło,
Później miałam też taką sytuację, kiedy musiałam zrezygnować z pracy, którą bardzo lubiłam, bo był w niej mobbing i też fatalnie się na mnie odbijał. Tak samo rezygnacja z dużej grupy moich znajomych, którzy gdzieś tam wbijali mi ten nóż w plecy. Dochodziły słuchy, że gdzieś mi obrabiają za przeproszeniem, wiecie, dupeczkę. Były też znajome, a nawet bym powiedziała przyjaciółki, z których musiałam zrezygnować, bo okazały się fałszywe. To nie było łatwe. I na pewno nigdy tak nie będzie. I tak samo dziś. Hejt, który pada w moją stronę, to nie jest coś, co sprawia mi przyjemność. I też, jeżeli ktokolwiek wam powie, że wchodzi mu jednym uchem, drugim mu wychodzi, że nic to w jego życiu nie zmienia, nie wpływa jakoś emocjonalnie, tak nie jest. Bo taki negatywny, wulgarny hejt wpływa na nasze myślenie, daje nam do myślenia, może niekoniecznie sprawia, że my czujemy się gorzej, ale gdzieś tam pojawia się ta iskierka, że dlaczego? Dlaczego ci ludzie tacy są? Dlaczego w ten sposób się do nas odnoszą, skoro nas nie znają i tak dalej? Gdzieś ta myśl zawsze, słuchajcie, się pojawia i pojawiać będzie. Natomiast jeżeli będzie krytyka, tak jak wam wspominałam, która będzie coś do naszego życia wnosić, to super, korzystajmy z niej ile się da. Mam nadzieję, że tym moim dzisiejszym filmem troszeczkę wyjaśniłam wam, jaki ja mam pogląd na to całe zjawisko krytyki, konstruktywnej krytyki, hejtu i toksycznych ludzi. Jak ja dzisiaj jako dorosła kobieta do tego podchodzę, jakie jest moje zdanie w tym temacie i co staram się robić, ograniczać, korzystać i tak dalej i wynosić z tych wszystkich sytuacji. Pamiętajcie, że każde doświadczenie czegoś nas uczy i sprawia, że stajemy się innym człowiekiem. Buduje nasz charakter i to, jak patrzymy na świat, patrzymy na nasze życie, na ludzi, którymi się otaczamy, na naszą rodzinę. To są jakieś doświadczenia, które zawsze będą na was wpływać i najfajniej by było, gdyby one wpływały pozytywnie. Nie zawsze tak jest, ale wynośmy z nich lekcje i starajmy się, żeby jednak to było nasze życie, to było nasze dobre, świadome, szczęśliwe życie, a to całe zło, ci fałszywi ludzie, ci toksyczni ludzie, te ich słowa, emocje, niech trzymają się od nas z daleka. Kochani, dziękuję wam za kolejny odcinek Kawy z Koko. Dajcie znać w komentarzach, jakie tematy chcielibyście poruszać, jestem bardzo ciekawa. Napiszcie też, jak to u was wygląda, jeżeli chodzi o krytykę, jak wy ją odbieracie, jak ją przyjmujecie, co robicie z toksycznymi ludźmi w waszym życiu, jakie jest wasze podejście do hejtu. Jestem bardzo ciekawa, wy wiecie, że ja czytam wszystkie wasze komentarze i liczę się z waszą opinią, także czekam cierpliwie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych publikacji. Trzymajcie się ciepło, pa!